Siema, co będziemy dzisiaj nagrywać? Dzisiaj będziemy nagrywać porządki. Tutaj przyłapałem Tomka właśnie na myciu okradzionej cebuli. Siema Tomek! Siema. Co robisz? Taki... Słuchaj Tomek, wszyscy odpoczywają w niedzielę, a my co? Jak się jeździ, to trzeba umyć. No ale jaka ładna jest, ty. O, Tomek umył właśnie Kajo. Raptor też umyty. Husqvarna też. Umyłem sam osobiście. Husqvarna i Raptora. No i porządki na garażu. Taka niedziela po enduro u nas. Beta stoi, czeka na upalanie jazdy na kole. Pewnie jutro wyjadę. Koło muszę dać na naprawę enduro. Jeżeli chodzi o Raptora, muszę dać amortyzator do regeneracji. Patrzcie, pokażę wam coś. Zobaczcie, w ogóle amur nie wraca. Ma taki mały zakres pracy. Patrzcie, ile mu brakuje. On to w ogóle nie trzyma. Patrzcie, co się dzieje. No słabo, słabo. Ale mam nadzieję, że jak zrobię, to będzie wszystko w porządku. O ja, mój licznik. Za taką kasę. Mokry cały. Ale jak się sprawdza licznik? Bardzo dobrze. Bardzo zadowolony jestem z niego. Oprócz tego, że zawyża prędkość, to jest wszystko dobrze. Kuba dzisiaj nie przyjechał, bo Kuba coś wczoraj kaszel miał po enduro. Najeździł się tak niesamowicie. A Kajo niezawodne, słuchajcie, 180. Kajo niezawodne 180, Tomek, nie? Chociaż teraz serwisu wymaga. O, tutaj już, patrzcie, wjechałem w coś, w jakieś kamienie. Coś uderzyło, przetarło. Ale ja liczyłem się z tym, że tak to będzie wyglądało po jakimś czasie. Ale i tak jestem bardzo zadowolony. Planuję jeszcze nową okleinę na Raptora. Ale powiedz z czystym sumieniem. Słuchaj człowieku, jak nie masz czasu tak jak ja na upiększanie i zabawę ze sprzętem, no, serwisy kupce kupują, za przeproszeniem. My przy tym nic nie robimy, to jeździ. Zobaczycie niedługo jak 300. No. Polecam z czystym sumieniem. Prawdopodobnie tak. Dla człowieka, który nie ma za bardzo czasu, żeby siedzieć przy tym godzinami. Wsiada, odpala i jeździ. Nie. A czemu tylko raz olej wymieniłeś? Bo nie było czasu. Wymienimy. W tygodniu olej wleci. Tak. Od razu o 5 koni więcej. Wymienimy. Nawet patrzcie, ma już 2 lata te same opony. I to opalone gumy już prawie nie ma, a jeszcze podjeżdża górki. Naciąg łańcucha, nie, napęd trzeba wymienić, Tomek. Nie śmika. Teraz przekakuję, bo za luźny łańcuch. Aha, za luźny, czyli dobra. Czyli to po prostu serwis robimy. Jak opony wejdą do nas na sklep, to wymienimy opony. Ale taka jest sprawa. W tym Kajo gdzieś nie pojawiliśmy, jak jeszcze wydech był wymieniony, to każdy tym chciał się przejechać. Tak. I to nie było rekreacyjna jazda do kościoła, nie? No nie, no nie było. Ogień i pędzel. Ale zobacz, jakie siedzisko wleciało do Kajo. Elegancko. O, wydech to już wszyscy znają tą rynę, nie? Ale... Siedzisko mega. No i się nauczyłeś jazdy na dwóch bocznych. Ten chinul jest dobry. Ale wiesz co, powiem ci, że pięknie wygląda. Pięknie wygląda teraz. Jeszcze ze 2 razy zostanie umyta, to wszystko się zmyje. Ale piękna jest ta CB500. No nie, no teraz Lucky Star. Nie, no CB500 cały czas. Teraz to już nie przypomina Lucky Stara. Pięknie to ona będzie wyglądać. Akrapowicz. Pięknie gada. Nie, no gada ładnie. Tomek, gadasz mi się jeszcze potem przejechać, jak już pomalujesz, tak ładnie zrobisz? Tak. Dobra. Patrz, ale jeszcze nie umyłeś tu lusterka. To i to by i tak będzie. Ojeny, jeszcze raz to musi być umyte. Ojeny, no coś nie umiesz go umyć. Nie, bo to pod ten trzeba tu na początku... A tu zobacz, ile tu masz syfu piachu jeszcze. Teren trzeba tu ogarnąć. Nie, no weź jeszcze go umyj. To jeszcze do 3 razy trzeba umyć. No to umyj. Raptor FMF. Wszyscy mówili, że nie pasuje. Pasuje idealnie. A jak brzmi? A jak pali?
z tej chustkwarny, to jesteśmy zadowoleni. 1,5 baku na wyjazd. I non stop w użyciu, non stop chodzi. Też łańcuch trzeba trochę tutaj naciągnąć. Jeszcze Kubie trzeba łańcuch naciągnąć. Miał rację, że jest za luźny. Ale to jutro. Jutro, dobra. Ale jakie to pięknie, patrz, zobacz jakie. Wczoraj sprawdzaliśmy razem naciąg. W Yamaszce, no. Nie? W Raptorze. No tak. No i co? Przypominasz sobie jak było? Jak był u góry, był łańcuch napięty, napięty, tak? Napięty, no. A jak zrobiłem na dół, to był jaki? Luźny. Luźny, bardzo luźny, no. Nie? No to chodź teraz zobacz. Jaka? Co się stało w ogóle? Co się wydarzyło? O co tu chodzi? No teraz zobacz naciąg palcem. O kurde. No mocny. No, to, no to bo w ogóle taki był wczoraj, nie? No to przejdź teraz tu. No i teraz ci go dam do dołu i zobacz, jest luźny? Nie. Nie jest. Poczekaj, a go teraz przesunę. Może jest po prostu się... A teraz? Nie jest luźny. To poczekaj, w drugą stronę. Poczekaj, czekaj, jeszcze, żeby był w innym miejscu łańcuch. Bo może się wyciągnął na któryś ogniwach. No teraz? Nie. Tak samo? Tak samo. No to widzisz, to dlaczego się od wczoraj tak zmieniło? Tu samo. To samo. No to kto mi wytłumaczy, dlaczego tak jest? Wczoraj był bardzo luźny. Co, on się od nagrzania, czy co? Nie rozumiem tego. Tego nie potrafię zrozumieć. Jeżeli ktoś mi odpowie na to pytanie, to z chęcią bym posłuchał w komentarzu. Widzicie, będzie co nakręcić, jaki odcinek, jak będziemy się mocować. Nie wiem, wiesz, już miały być, ale jakoś tam ten teges nie ma. Jeszcze... Ty, ale ja nigdy nie wyciągałem amoru z tego składa. Tomek, a wyciągałeś kiedyś amor składa? Pewnie, że nie. Pewnie, że nie, z motocykla wyciągałem, ale z bety, z 300 wyciągałem. To było proste. Tam filozofii pewnie nie ma. Filozofii nie ma? YouTube pomogą. No w sumie co, góra i dół tylko, nie? YouTube pomogą. YouTube pomogą? Ja na pewno. YouTube pomogą. No to nam pierw YouTube pomogą, a my potem YouTube'om pomożemy. Mad Max wjeżdża. Ale tak jak obiecaliśmy, ja ci z Kubą okleję go, nie? Jak będzie okleina. No to przy okazji ten, nie? No, a kiedy zamawiasz okleinę? Dzwonię do Jurego dzisiaj. A, dobra. A w sumie to jest kanał, powiedz, motocyklowy czy kładowy już teraz? Kładowy chyba teraz. Już chyba kładowy, mamy 3 kłady. Jedyny wierny, co osoba z motocyklem, to tu jest. Ale słuchaj, ale mamy 3 motocykle jeszcze. No ale tamty to można go było w pokrzywy powtarzać, tak nikt to nie. Ale ty, ale właśnie Tomek, ale ja chcę cię właśnie nauczyć na tym trialu. W tym roku? To w ogóle nie jeździło w tym roku. Jak to nie? No kiedy? No w Toruniu było, nie? Ojej. To było na górnej grupie, została się straszna tragedia. Aha, co nogę złamałem. No. Dobre. I co to jeździ? To było jechanie proste i... Bleku, zawsze nogę złamie albo coś tam, rękę miałem złamaną, nogę miałem złamaną, żebra połamane. Ale nie, no trial fajny jest, nie? Mega. To może chociaż ci nauczę palenia gumy, ty. Nie. A to jest proste, on ma dobre hamulce z przodu. To trzeba, to jest właśnie takie, o, tu jest fajne górki, a to trzeba kochać. To jest dla świrów takich, nie? No. Co wolą, kurde, piony jakieś, hopsa, tralalala i w ogóle, nie? No tak. To jest dla tych, kto lubią tralalala, ten na trial. Na Eurosportach, jak oglądam, jak oni tym jeżdżą, to jest, kurde, z miejsca leci, kurde, z 1,5 metra długo. No proszę cię, no. Bójcie panie. Gdzie z 1,5 więcej? A jakie piony robi, nie? A na jakie rampy wstakują? No ale jest mega, fajnie wygląda. Muszą jeździć ludzie, to mają... Ale zobacz, jaki ma wydech piękny, chociaż może dla tego wydechu byś chciał. Nie, tylko... Ale zobacz, ja nie mam kości z gumy, bo wtedy jedzą ludzie... Kości z gumy.
Dobra, no to tym optymistycznym akcentem... Kończymy niedzielny odcinek. To nara, trzymaj się. Trzymajcie się, nara, hejo.